Siema. Nikogo pewnie nie ma, ale siema. Dzisiaj spontan. Także nawet się nie zapowiadam, nawet nic nie ten, tylko wyrzucę sobie czat. Nawet nic nie ten. Zresztą pewnie będę i tak musiał powtarzać, bo bez zapowiedzi to tak nie ten. No ale zobaczymy. Jestem z indie małym streamerem, szukam widowni. Poczekam, zrobię eksperyment. Jestem ciekaw, jak bot działa. Czy działa? Jak tam w ogóle audio? Jest chyba za nisko. Tak. Blum. What? What? No okej, okay, już myślałem, że mi się coś zbugowało, to tylko wielkanocny ten, może wydarzy się cud i przejdę dzisiaj P2. Ja pierdolę, czy jest ta muzyczka? Jesus! Nie mówię, że to coś złego, po prostu wzięło mnie z zaskoczenia trochę. Ta, tu, ta. Ciekawe, czy etapy będą miały jakieś smaczki wielkanocne. Tak się zastanawiam. O Boże, są smaczki wielkanocne, Jesus. Okej. Okay. Taki to się bawi, ewidentnie. Też chciałbym powiedzieć, że się bawi, ale gram w jebane P2. Więc nie wiem, czy się obawię. Okej, trafiony, nadziany. No, czasami zawdzięczam śmierć samemu sobie w momencie, kiedy... No. W momencie, kiedy ten... Po prostu się nie leczy, nie szukam aktywnie przeciwnika, od którego mógłbym się uleczyć. To jest moja wina, to jest mój błąd. Zresztą nie wiem, czy nie powinienem porzucić ego i zacząć stosować znowu zielonego tego Railcanona. No, było. Takie sobie. To było już nieco lepsze. Nie trafiłem! Let's go! Okej. Okay. Teraz mi będzie rozpraszać ten świąteczny klimat. Powstrzymałem ładowanie. W ogóle go powstrzymałem teraz. Nice. To było bardzo ładne. Było takie stylowe, bym powiedział. O Boże. Dobra, nice. Jakim cudem on wtedy nie zginął? What? Dobra, to nic. Dobra, pozycja wyjściowa nawet nie jest taka zła. Tylko udało mi się tego pozbyć. Ej, Shockside. Dobra, nice. Teraz tutaj poczekać, tak jest.
O, niedobrze. Mam HP-ki. Mam HP-ki, dobra. Jest leczenie, git. Bot ta! Nie no, udało mu się nawet. Dzisiaj nie było tragedii. Ile one mają HP? Jedna nie żyje. Jest! 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 Udało się. Cześć Sebastianie, cześć Tytanie, cześć Briki, cześć Icury, cześć Sylwio. Co to za spontaniczny stream? A no, po prostu robię sobie podejście do... do P2 i stwierdziłem, że wam je postreamuję. Ale mnie uniknął, chuj. No to było całkiem ładne. Znaczy, to jest najlepszy pokój, Imo, w tym etapie. O kurwa, umieram. Nie! Na czymś takim umarłem! Nie! Wykrakałem, kuźwa! Nie! Damn it! Damn it! Ale to był mój błąd, to był literalnie przykład skill issue. I już nigdy dzisiaj tu nie dotrę. Literalnie to był mój najlepszy run. I już nie będzie powtórki. Nie mógłbym się uleczyć? Okej, okay, fine. Fine! It's fine! Dzisiaj robimy właśnie trochę może podejść, potem jakaś chillera, może jakieś filmiki, może jakiś, nie wiem, Tekken. Zobaczymy, bo... po prostu mam... Tak! Bo jest ten, właśnie, pokażę wam. Szybko wyjdziemy. Jest Easter Mode, jest ten event. Jest wielkanocny tryb włączony. Śmiesznie. Zaskoczyło mnie bardzo, jak wszedłem pierwszy raz na antenę. Cześć, Skidy! Skidy! Cześć, Diem! 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 Diem Brandum. Ultra Rico Shot. Nice. O, to było dobre. Jakbym tego nie trafił, to umarł, ale warto jest im ryzykować w ten sposób. Futbol! Nie wytrzyma. To jest kumszot razy dwa? Tak jest. Teraz wyskoczył już ten pierdziel. In fact, wyszło całkiem, kurwa, szybko. Nice. Sprawnie, cześć placku. Tenebre Rosso, skurwysyn! To jest zajebisty mod, zresztą ogólnie... P2 ma naprawdę świetny soundtrack, uwielbiam go. Najlepszy pokój, by the way, pamiętamy. Mi zeszło trochę długo, ale dobra, naładował mi się ten Cannonball Hard Revenge. Gida! Co ja zrobiłem? Woo! Jestem geniuszem złej zbrodni! Let's go!
jest bardzo źle. Nice. Bardzo źle. Okej. Okej. Pizdy są wrażliwe. Nice! Let's go! Jedna, nie żyje! Kurde, lepiej mi idzie dzisiaj. I tak sporo lepiej. Woo! Let's go! Nie zapomnij czaszki. 2.30. Czaszka ma łóżka. Jesus. Daru, dadu, dudu, dadu, dudu, dadu. Okej. Okay. Tutaj musi być ciągły, kurwa, ogień. Zobaczcie. Oni bardzo szybko umierają. A, on tam jest. Dobra, dobra. Już go nie ma. Yes! Okej, okay, dobra, teraz w chuj trudna rzecz. Spokój. Przepraszam, ale to jest... bardzo emocjonujący fragment. Jak tam w ogóle przed świętami? Jak się macie, słuchajcie? Drodzy, moi widzowie. Jak leci? Jak przygotowania? Sylwia piecze ciasto. Płock, moje miasto. Jak ten? W końcu tak jest! Jezu, ja się tak cieszę. Wolność. Dobra. O, bardzo zła! Nie! Dobra, już chuj. Przejdę do końca, żeby sobie poćwiczyć, ale no kurwa, no! Nienawidzę tego pokoju tak samo. I tyle się uspokajałem, nie? Ale to nie. Oła. Nie, nie może tak być. Ja popełnię głupie błędy po prostu tutaj, to jest straszne. Wszystkiego wesołych. Ta. O, tutaj zjebałem. Timing. No dobra, żyję dalej. Movement Szwecja. Dobrze jest. Nie mam tego leczenia, what? Wow, ale... Czekaj, a tam są chłopaki, Jezu. Ich wywiało. Trochę tego. Trochę leczenia. Laserek. Szybko w miarę. Leczenie darmowe z parowania. Dostałem w pierdol. 30 damage, zobaczcie, zdaje. 1-5 mind pizdy. Tu musiałem iść do przodu. Trochę spokoju. Zawsze trochę pewności siebie, jak wyjdzie jakiś udany pery czy coś w tym stylu. A, tu byłem zbyt.
bezjajeczny. To był znowu, zobaczcie, jak ja bardzo zwlekałem ze wszystkim, jak mój movement był pogubiony, jak nie mogłem znaleźć guzików. To jest... prawda jest taka, że to jest skill issue. No, ja po prostu muszę się powkurwiać na siebie. Ja się zastanawiam, co jest źródłem moich problemów i moich emocji. Ja to od początku byłem ja. I futboliści, no i to jest... Jest kilka pokojów, które spokojnie aspirują do mnie na najgorszych. Czemu nie zrobić, zobaczcie, walki tutaj, w mieście? To jest taki dobry krajobraz do tego, żeby sobie powalczyć. Ja będę miał do końca życia ból dupy o to. Czemu tu? Czemu tu? Literalnie najmniej ciekawe miejsce, żeby móc sobie powalczyć. Nie żyje, by the way. Chociaż może nie będzie aż tak źle. Tak, chyba się wyliżę z tego. Pięknie! No tutaj to... Nie mam pojęcia, co robię, sorry. Pojebało mi się, wszystko mi się pogmatwało. Żyjemy jakoś, że... Dobra. Bardzo wolno mi idzie tym razem to podejście. Nie aż tak wolno, ale jednak wolno. A, wow, sparowałem go jakoś. Niepotrzebnie ładowałem sobie ten. Szare zdrowie. Nice. 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 On się musiał ruszyć! On się musiał ruszyć, no! Ten orb się ruszył! I on mi zepsuł cały plan, ten delikatny ruch, który on wykonał. Sprawił, że nie miałem jak się uleczyć. On mi zniknął już potem na dobre i ataki we mnie wychały. Jesus. Za daleko byłem. Ale nie mówcie. Okej. Mamo Sylwii... Sylwia nie robi lukru na sernik. Nie. Proszę się nie martwić tutaj. Nic się nie dzieje. Sorry, że tak ten, ale trochę będę z natury rzeczy alt-tabował. Albo sobie wezmę telefonik. Sek! Dobra. Ju. Wracamy w takim razie. Mogę naprawić butony? Dzięki. Dobra, teraz to już nie opłaca, bo straciłem czas. Dun 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 dun. Bum, 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 bum. Lepsze to niż wiertarki, ty pierdol... Ten pokój jest cipy.
No to jest symulacja tych... To jest symulacja ceceków w League of Legends. To jest symulacja jakiegoś Kumorgany albo, nie wiem... Grania na hukujących czempionów na bocie. Masakra. Zmarnowałem tego. No, to już jest powoli, zaczyna się robić ten moment, gdzie idzie mi coraz gorzej. Ta, zaraz pewnie jakiś tekenik. Zara chyba jaki Tiken i potem zobaczymy. Nie wiem, co tam jeszcze mam. Może sobie coś pooglądamy. Może GeoGuessrek. Chillowy. Po co ja mam się męczyć z tym badziewiem na święta? Ja go nienawidzę, tego ferrymana. Ja go nienawidzę. Nie, zaraz skończymy, bo Ultra Kill daje mi... Ja powiedziałem, że streamować mi go łatwiej, ale Ultra Kill jednocześnie daje mi złe vibesy. Ja ostatnio mam takie dobre vibesy na streamach. Chciałbym to w miarę możliwości utrzymać. Nie trafiłem kulą po dziurach. Nienawidzę tego pokoju! Tu, 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 tu. Ale trafiłem ładnie tym coinshotem. Ładnie. Tu zrobię tak, tu zrobię tak, tu zrobię tak. Wow. Dużo akcji naraz wykonanych. Ultra kill! Style, let's go, przez chwilę przynajmniej. Ale to była naprawdę dobra sekwencja z mojej strony, tak no cap. Dobra. Czekałem na dobrą trajektorię. Tak. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, jak to zrobić, jak te maliciousy się pojawiają, jak te wieczuły się pojawiają. Nie wiem. Nie wiem, jak ja mam to rozegrać. To, co robię, pewnie jest złe, bo ja po prostu wbijam się w przeciwników, tracę swoje szare HP. Nienawidzę cię, ferrymanie, nienawidzę. Nienawidzę, 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 nienawidzę. Stoję i nienawidzę.
Najgorsze jest to, że nawet ten... O Boże, wyrzuciłem... Okej, dobra, ta jedna monetka się udała, git. No ja to dojdę tutaj, to pewnie przejdę. Potem znowu, kurwa, wszystko jak krew w piach, bo nie przejdę tego jednego pokoju zajebanego, zasranego. Nice. Za długo siedzę na tym pokoju! Dobra, jest git. Cześć, Szymon! Tak, jesteśmy! Wszystko bardzo po Bożemu. Jest... Jest... Pościmy od dobrych zagrań. To jest post ścisły od bycia dobrym graczem. Ja się umartwiam tutaj, ja cierpię. Dobra, koniec, 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 koniec. Idziemy zobaczyć, co mają do zaoferowania noby w Tekenie. Nie mam siły na P2, muszę przestać grać w tę grę. Bo to mi, to nie idzie mi, absolutnie. Już ile czasu spędzam na tym jednym etapie i on mi w ogóle nie chce iść ani trochę lepiej. Więc koniec tej żałości. Idziemy trochę Tekena pogrywać. Ta Ultra Kill Arc ended. Now Tekken is my best friend. Friendship with Ultra Kill has ended, nie? Nie wiem, nie. Muszę po prostu sobie przyznać, że to nie jest na mnie, że to nie jest na mój skill level, że nie jestem takim dobrym graczem w strzelanki. Także Ultra Kill to nie jest to, że ja po prostu nie umiem. Pogodzić się z tym, że od tego czasu, od P2, perankowanie na Violencie jest dla mnie nieosiągalne i tyle. Nie dlatego, że etap jest zły. Bo ludzie lubią chyba P2, ludzie lubią ten etap. Zobaczymy, jak mój Kazuya się dzisiaj spisze. Świeży Grandmaster, nie? Dziedzictwo kulturowe Jana Pawła II. Kazuya Mishima. Nie wiem... Nie będę robił nieśmiesznych żartów. Okej. Dobra, jedna Gloria. Myślę, że to jest całkiem dobry atak. Down 1 plus 2. Czego on bo ja go zrobiłem na Milesa, to jest moja customizacja. Ja go tak pokolorowałem. Co to jest? Czemu to Jean z Minecrafta? What? Oso, czemu to Jean? Kupuję grę tylko po to, żeby Miles spuścił mi w pierdol. Okej, that sounds pretty nice. 6 zwycięstw w ostatnich 10 meczach. Ten Jean ma 8.
Subete urasu! Koko. No, oczywiście, że to był feint. Potrzebuję trochę... Wow! Jest! Udało się, mix-up! Mida mu sprzedałem, dobrze. Shuker, nie wiem, nie znam się na Lukrze. O, ale go złapałem! Nice. A to był ten launch punish prawdopodobnie po prostu. O Jezu. Nice, nice, nice. Let's go. O! Szkoda, że tego nie wykorzystałem, ale go zgnoiłem przed chwilą. Nie no, przeczytany! Let's go! Ależ to była runda! Let's fucking wszystko mi wyszło, co chciałem, żeby mi wyszło. Jest! Rewanż teraz chcę. Dobrze, dobrze, bo to jest fajny oponent. To jest całkiem... Jin tak na moim poziomie. On może teraz spokojnie wygrać 3 rundy. Pod rząd. Myślę, że jest w stanie to zrobić. On wyszedł lepiej na tej wymianie, by the way. Ta, koniec tego dobrego. O! To był... to trakuje? O! Let's go! Ta, rób szybko, żeby się mama nie skapnęła, nie? Otworzymy szybkim jabem, okej. Nie tym razem, typie. No przestań. Jezus Maria. On literalnie nie może tak grać, bo ja mam przewagę HP-ków, jak on gra na czas. Dobra, cierpliwość wygrywa, nie? Okej, ładnie. On był gotowy na tego. Skarcony. O Boże. Tak jest, skarcony. Pięknie. Woo! Victoria! Jest, jest, jest. Kazuya przed... ale w Tekkenie 8 to będzie, kurwa, Tekken God Prime robiony. Kazuyo. A Jin... chcę dalej, ale ja go szanuję, bo on ewidentnie chce się uczyć. Ja też chcę się uczyć. Ja mam promocję. Jest Phoenix. Devil Jin może być chyba Phoenixem, tak mi się wydaje. A on się nie daje złapać już na ten. Dobra, mam kontrę na jego jaby. Aha. Ta on? Ja go nauczyłem, żeby on cały czas blokował lowy. Twór, żeby blokował midy. Więc moje lowy będą wchodzić raczej bardziej konsekwentnie.
Ta, zobaczcie. No on ma trochę tak, że on teraz zaczyna grać o wiele gorzej. Imo. O! Electric! Cześć, Sebastianie. O, launcher to był. A on nie skorzystał. Dystans. O! Musisz mnie zaatakować, typie, bo... Ale! Godfist! Co za zakończenie, jestem brawlerem teraz. Kuria! Pierwszy raz, kiedy jestem w zielonych rangach, nice. Kategoria niezmieniona, by the way. No to zaraz zmienię, bo mój przeciwnik się rozłączył. Ile jest rank? Mnóstwo, nie wiem. Jest ich sporo. Ciekaw jestem, kto jest... Czy mamy jakiś polskich graczy Tekena, takich profesjonalnych, którzy jeżdżą na turnieje, czy coś w tym stylu? Nie, nigdy za dużo lukru. Daj spokój. Get ready for the next battle. Tekken 8. New challenger. O, to Paul. 313 wygrał. O kur... Teraz dostanę sprowadzone do parteru. Jezusie przenajświętszy. Nie, to co z Platoon? No, gra Nintendo, Boże, to już z góry jest skazane na bycie niszową w Polsce. Sorry, tak jest po prostu. O, ja pierdolę, Golas. On. Dobra. Dobra, on zna, myślę, dosyć dobrze takie podstawy swojego gameplanu. W sensie, on potrafi mi ładnie wypunktować, nie? Czemu ja mam w ogóle ksywkę na niebiesko? Nie rozumiem. Zna gameplan, zna kombosy dobre. O, skontrował mnie. Ta. Ale on jest... ja chcę przeciwko niemu trochę pograć, bo ja się też dzięki temu nauczę, myślę. Ale szedł elektryk, nie? Oj, przegram to. Nie przegram tego. Nice. Chociaż mogłem, bo to był ryzykowny ruch, Imo. Dobra, to się udało ładnie. To jest siła Mishimy! Wave dash! Let's go! To mnie ograł. On też ma crouch dasha. Okej, jest launcher.
zdropowałem trochę. A, ale ma zasięg ładny. Nie dałem się! Nie! 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 O, oh, man! A, powinienem był to wygrać! Damn it! Dobry meczek, do, dobry meczek, bardzo fajny meczek. Powinienem był go wygrać, do. Za bardzo zakombinowałem. Ale ta moja chyba ta czwarta runda w moim wykonaniu to było majstersztyk z tym, jak go nadziewałem. Dobra, ziomeczku. Fajnie się z tobą gra, nie? Ale tak. Tutaj to ja popełniam błędy. One są wypunkto, o Jezu. Doria, okej. Trudno, trudno. Nie wróciłbym z tego raczej. Czyli on ma rundę za darmo praktycznie. To jest low? Ewidentnie. No teraz ja jestem tym dżinem, który zostawał w pierdol. Ale to dlatego, że też chłop się nauczył trzymać dystans przede mną. Zobaczcie, że ja mu nic nie mogę zrobić. No, to był low. Cześć, Lady Demolatron. No, to był... Spróbuję z nim jeszcze raz, bo... Bo jakoś tak... Nie wiem, słabo. Chyba, że on już nie chce grać. Nie no. Dobrze, chcę. Jaki jest mój Rage Drive w ogóle? Nie zobaczę tego tutaj. Dobra, Demotion mi dobrze zrobi. Ja nie nadaję się na zielone rangi, powiedzmy sobie szczerze po prostu. Nie z taką grą. Łapie mnie na tego lowa. Teraz on. Po prostu gra lepiej. O! Powinienem, mógłbym z tego wrócić, honestly. A wave dash mi nie wchodzi, irytuje mnie to, no. Że ten crouch dash mi nie ten. Jest! W końcu wygrałem coś devilem. Okej. Okay. Nie jego zasługa, co prawda, ale... Wkurza mnie to, że ten jego low... Mnie tak odpycha od niego, ja nie mogę go ekspaniszować za bardzo, nie? Nie. Jakoś nie mogę znaleźć dobrego wejścia na tego pola. To był low oczywiście. O! Panisz! Dobra. Dobra! Znowu! Piąta runda! O! Dobra, zahaczyłem go. Nice. Okej. Okay. Dobra, kurwa, jak ty się chcesz dać tak łapać, to proszę bardzo. Mój problem?
No nie mój problem. Tylko wygrana, kurwa, let's go! Let's go! Hanashini no ranna. Chcę się zemścić, okej. Dobrze, zaczęły wchodzić te... Zacząłem czuć dystans lepiej i od razu zaczęły wchodzić winy. O to chodzi. Ty dalej jestem brawlerem, zobaczcie. A, bo to był mój demotion match. Let's go. Obroniłem się przed spadkiem. Okej. Git. Tak, to już było. Muszę pamiętać, po trzech. O tak jest. On się teraz nauczył blokować dół, więc ja go atakuję midem. To jest Kazuya. O! Nie, to mógł być perfekt. Zobaczcie, jak go porobiłem w tej rundzie. Ja pierdolę. Okej, dobra, on na mnie teraz ruszył. Dobra. To będzie jego runda raczej. Chociaż? Co ja tu zrobiłem? Bo ja nie wiem, jaki jest mój Rage Drive. Jakbym mógł, to bym teraz Rage Drive'a złapał. Dobra, nic nie szkodzi. Mam jeszcze kilka rundek, żeby go... O! Nie! Jest! O Boże! Wow, było blisko! Było bardzo blisko, ale... Ale mi dobre rundki wchodzą dzisiaj, Jezus Maria! On jeszcze chce. Dobrze. Ale ja czuję, że się nauczyłem jego. Trochę. Że... Udało mi się znaleźć na niego sposób. Znaczy i teraz... Jestem w jego głowie, nie? Okej. O. Dobrze! Kontra! Dobrze! I patrzcie, i teraz był Godfist, bo go nauczyłem, że robię inne rzeczy. Us. No, tak, to nie mogę już ten. Ale! Elektryk! Okej. O! Jest! Cześć, Damian! Okej, dobrze. Szybkimi mnie rozpracował, dobrze. Z jego strony. Dobra, ale ja mam szybszy string. Okej, mam mnie przy ścianie, jest bardzo niedobrze. Tak, porobił. Dobra, okej. Daj mi się złapać.
sklepał mi dużo obrażeń. Mam je przy ścianie. Ale nie kro... Ale... O, wow, 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 wow! Teraz to on mi rozgryzł. Jesus! Wyrównał. Ładnie mnie tutaj. Ta, on chyba to wygrywa. On, ta, o Jezu, ale on mnie ściągnął. Zawsze mam wrażenie, że on robi dłuższe, że on robi krócej te kombosy, że ja będę miał okazję go skontrować. On zawsze wciska gdzieś ten jeden cios plus i on chyba sobie, nie, nie pójdzie jeszcze. Dobrze, bo ja mu tego nie przepuszczę tak łatwo. Dwie rundy ja to miałem w kieszeni. Ja to powinienem był wygrać, no. Okej. Launcher. Dobrze. 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 I teraz split. Tak jest! Tak jest! Tym... Okej! Okay. Kwasek cytrynowy mi się przypomniał, nie? A powinien był wklepać jakiegoś jaba szybkiego wtedy. O! 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 On się nadział na pistonsy! Let's go! O! 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 To był low. To był low. Let's go! Round three. Fight. Oh! Nie wiem, co chciałem tu osiągnąć, honestly. Przestałem myśleć chyba. Dobra, 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 dobra. Jest! Ha-ha! Ale rundki. Pięknie. Super mi się z nim walczy. Kurde, jeszcze jedną. Dawaj. Okej. Ile my mamy? Chyba po 3 wygrane. Dobra, jak teraz... To jest ostatnia. Wygram czy przegram, schodzę. W sensie... No. Jak, jeżeli wygra, to wygra zasłużenie po 7 rundkach. Zasięg. Okej. Okay. Jeszcze raz. Elektryk! Znaczy się to był zwykły gotwist, nie był elektryk, przepraszam. O! O! Ule przeczytany! O! O! Ale początek. Znaczy, on teraz stawia na proste wykonanie, nie? On teraz położy się! Nie. Myślałem, że... Dobrze, dobrze, dobrze! Druga! I teraz Loa. Zaczynam od... Okej, okay, on zaczął od sidestepu i bardzo dobrze mnie skontrował. Dobrze! Mam combo. O! O! Jest przy ścianie! Jest martwy! Jest! Jest! Holy shit!
Ale to były rundki, holy fuck. Ale jak mi idzie, to mi idzie, kuźwa. Jezu. Let's go. To jest świetnie. Świetne to jest, Imo. Tyle by było, jeżeli chodzi o Tekena. Zastanawiam się, czy Skiddy jest. Jeżeli Skiddy jest, czy mógłby i chciałby mi założyć lobby na Geoglesserze. Bo pograłbym sobie. Shinjiro, Bless you. God bless. Nie wiem, czy... Kurde, zastanowię, jakbym miał trochę... Jakbym miał trochę kasy odłożonej, to bym sobie Honesty chyba kupił. Ten abonament. Roczny. No. To... Muszę coś sobie wrzucić na... Standardowo powiedz, jakie ustawienia byś chciał. Zróbmy... Co? Jakbym zagrał? Najpierw to może w ogóle wrzucę. Geoglesserka. Na ten. Let me see. Zróbmy na razie może Polskę 5 minut. To tak na rozgrzewkę. Może Polska, najpierw Polska, potem jak ten, to może Unia Europejska z jakąś większą ilością minut. Zobaczymy. Szkoda, że nie mam jakiejś chillowej playlisty, słuchajcie. Miałem ją kiedyś, ale już jej nie mam. Balanced Poland. Może to zaraz naprawię. No. Ultra Kill, chillowa playlista, by the way. Mów, kiedy zaczynać. Proszę cię śmiało, szefie. Możesz zaczynać. Ori został dodany przed chwilą właśnie. Searching for Friends, oczywiście 5000 tych wersji. Dobra, zaczniemy od Hakity. Random. Restauracja Przystań, dobra, co my tu mamy? Salon gier, jest miejsce kultury. Tu jest od razu ten. Jakieś, tylko muszę się wydostać z tego punktu. Mamy tu od razu jakieś budynki, jest jakieś skupisko, więc to powinno być stosunkowo nietrudne do namierzenia. Hotel Przystań, jakiś guard chyba. Royal Guard. Zniknęła tablica. Shit. Intermarché. Trzeciego maja tu jest. Shit. A tu są jakieś tablice. Maszewo? Czy to w Płocku? Pod Płockiem jest. Pod Płockiem jest Maszewo duże w sumie, więc nie wiem. Rech nieruchomości. Miasto, pochwal się. Ja tak źle szukam, że ja pierdolę, nie? Bosz. Sklep motoryzacyjny, Elkar. Co to za... Czemu ja w tej pipidówie mogę się poruszać tylko w dwóch płaszczyznach? Nie mogę się poruszać lewo-prawo w ogóle. Praktycznie. Hotel Przystań. Jezu, co to za hotel? Że on jest taki dojebany. Znikają mi tabliczki.
To jest jakiś park. Coś jest nie tak. Pokoje gościnne. To jest nad morzem coś, ewidentnie, no. Znaczy nad morzem. Wygląda jak taka miejscowość turystyczna bardziej. Są budki z lodami, jest dyskie. Tak, Gdańsk. Widzicie Gdańsk? Jest na północy gdzieś. Ewidentnie. Stargard. Tylko co to jest? Hello. Fajny piesek. Czemu nie mogę na przykład tam podjechać? Jezu, mam wrażenie, że w tej mieścinie to krążę i krążę i krążę. Nie wszystko po 5 zł, jaki clickbait. Holy shit. Nie! Nie! Nowogard, dobra. My jesteśmy w Nowogardzie. Okej. Okay. Nowogard. To musi być gdzieś na północy. Była droga na Stargard, więc to pewnie... Stargard jest szczeciński, nie? To może to nie był Starogard gdański, tylko to był Stargard chyba. Po prostu. Ta tablica. Ale pyszna ta cieciorka. Kościerzyna, Szymbark, Ostrzyce, Studzienice, Udorpie, Czarnodąbrówka. Jelcze, Słupsk tu jest, Grabowo, Duninowo, Scewice, Postomino, przecież nie za daleko, Darłowo, Koszalin, Bielice, Bielice, Kołobrzeg, Nowogard szukamy. To jest... Jest! Dobra. Dobrze, że... Kurwa, czasu mało. Hotel Przystań, to jest gdzieś tu. Ja to tu sobie zaznaczę. To jest zaraz restauracja Przystań. Pet Groomer tu jest gdzieś, psi fryzjer. Wicheret gabinet kosmetyczny. Deptak nad jeziorem. Dobra, no. Powiedzmy, że... Chociaż może tu? Tu zaznaczę. Patrzcie jak blisko! Holy shit! Oho! Oh, let's go! To było dobre, to było dobre. To było całkiem niezłe. Dobra. Teraz jesteśmy na wypizdowie jakimś. Ale zobaczcie jak ten, jak... Moja decyzja się opłaciła, żeby jednak zmienić. Dobra, jedziemy. Nie w tę stronę ewidentnie. Wiemy, że to jest ulica Agamemnona i Fantazego. Holy shit, gdzie ja wyjechałem? Gdzie mnie wywaliło? Przez takie ulice. Zajebiste. Szukamy miejsca. Jakiegoś oznaczenia potrzebuję. Usługi. Nie. W tę stronę. Trochę głupio zrobiłem, że to nie przyszedłem od razu. Bo tu ewidentnie coś jest. Gdzie ja jestem? Ricky, kuźwa! Ricky Martin! Ja...
chyba wiem, gdzie to mniej więcej jest, ale nie wiem. Ricky, kurde, jakbym... Cholera. Że jakiś inny punkt orientacyjny? I w Rykach wystarczy znaleźć Ulisa Agamemnona, nie? Blisko czego to może być? Tablice mi kurwa, te znikające, te! Nie wytrzyma. Tesco. Tesco to nie może być jakaś mała mieścina, co nie? Tesco to stare już jest, bo przecież Tesco już nie istnieje, nie? Lewiatan. Tesco już nie istnieją chyba. Waryk, jakby... Cześć, Tate! A! Zmienię ten. Muszę zmienić... kategorię. Tesco, no właśnie, Tesco już nie ma w Polsce. Sadek. Pryzyk. Środek szkolenia kierowców. Kurwa, 2 minuty, a daj nie, gdzie ja jestem. No wiem, że Ricky, ale... Gdzie są Ricky? Come on! Co to ma być? Wylezin jeszcze lepiej. 08550. To nie jest gdzieś... Nie może być gdzieś na... Północ od Warszawy? Gdzieś pod Warszawą? Ryki. Okopowa Ryki. 08500. Brzmi jak coś, co miałoby być pod Warszawą. Blisko Warszawy przynajmniej. Tu jest 97200. To wiem, że Tomaszów. Cześć, Zudzik. Kielce Ryki muszą być gdzieś tutaj blisko. Znaczy, ja oczywiście mogę się totalnie mylić, bo 08, co to może być? 08 Ostrołęka. Zymin, Ciechanów, Przasny. Ciechanów to jest 06 chyba. Ale to by blisko było. Znaczy, ja zachowuję się tak, jakby te... miały sens... jak to się nazywa? Kody pocztowe. Płock to jest 09, no. 09400. Muszę coś zaznaczyć, bo... shit. Kuźwa, no... Nie odpowiednio daleko szukałem tego. Mama dzwoni, czekajcie. Ja będę zgadywał, ale będę jeszcze gadał z mamę. Thank you.
cześć. Ta mama też pozdrawia. Cześć, Rouga. Okej, więc jesteśmy... ten... Jesteśmy w jakichś Jerzmanowicach i do Krakowa, Kraków jest na południe od tej miejscowości, południe, jest, są Jerzmanowice, ty, szybko znaleźliśmy, mamy. Bardzo, powiem tak, streaming zaczął się od niefortunnego ultrakilla, ale po ultrakilu, i to jest raczej centralna, dosłownie centralna ulica Jerzmanowic. Po ultrakillu Tekken, a w Tekkenie szło mi naprawdę nieźle. To musi być... Wydaje mi się, że to jest ulica centralna, nie? Bo jedę prosto. I patrzcie, wyjeżdżam na główną drogę, nie? Więc wydaje mi się, że to jest to. Chyba. Czy to nie powinno być... No tu jest... Nie, tu jest... Okej, okay, patrzymy. Tu jest Sobieskiego. To jest ulica Doły. Jest. Ale my szukamy Sobieskiego. Są Doły. Jest Spacerowa. A my chyba z Dołów idziemy... Bo to jest pewnie... Tak, to jest Sobieskiego. Czyli my... Startujemy gdzieś stąd. Po drodze jest... Znaczy sobie powiedzmy tu. Nie, nie było żadnego skrzyżowania chyba po drodze, nie? Z tyłu może będzie, ty. Jakby z tyłu było jakieś skrzyżowanie. Z ulicą Spacerową, to byśmy mogli się gdzieś umieścić. Albo jakiś Goldimex. To musi być Spacerowa, tak mi się wydaje. Czy to jest jeszcze bardziej w dupie? Nie. Grażynki. Geodimex! Nice. Nie, no wydaje mi się, że... Że to będzie gdzieś tu. Oj, bliziutko, bliziutko. Bliziutko. Mogłem zostawić tam, gdzie ten. Tam, gdzie miałem oznaczone, nie? Aj. No nic. Taft, leci Oli, Ori, ale już leciał dzisiaj, więc przełączam dalej. Kurde, chciałem Marcina zaprosić, ale on jeszcze pracuje. Współczuję w ogóle ten, jeżeli ktoś też teraz pracuje i ktoś jutro pracuje, to ja współczuję generalnie bardzo. Masakra to musi być. Szukamy jakiejś pipidówy kolejnej. Mamy kolejną, kurwa, wiochę marki Wiocha. Znaczy, ja przepraszam ludzi, którzy lubią takie miejscowości, ale... W Geoglesserze mi to nie pomaga, tak? Sędzin, 3,5. Ja bym jeszcze wiedział, gdzie jest, kurwa, Sędzin. Mielec to nie jest... A może dojadę najpierw do Sędzina i zobaczymy, czy w Sędzinie. Przecież nie wiem, czy 3,5 km to ja se tako z buta frumszu przejadę, no. Czy nie lepiej szukać tego Sędzina? A ja nawet nie wiem, w jakiej ja wiosce jestem. A może jakbym pojechał w drugą stronę? Ta, może w drugą stronę spróbuję odbić, bo...
A to są jakieś lasy. Ja zaraz będę musiał zadecydować, że coś robię, bo czas leci. Tu już byłem. Więc zostaje mi ta polna dróżka tak naprawdę do zrobienia. Jak będą 2 minuty, to szukamy sędzina. Traktor! Właśnie, Dim, może ty chcesz wpaść ten, może ty chcesz wpaść na voice. Może porobimy tego. Trochę gogłeserów. Pomożesz mi. Tak, ty! Wybieram cię, Dim, wybieram cię. To okej. Dobra. Szukamy sędzina, pierdolę. Tu. Dim! Serwik! Gdzie jest sędzin? Ja pierdolę. Tej, Dim. Sędzin, super, zaczyna się. Cześć, jak tam, cześć. Dobrze, fajnie, wolne. Jest koło sędzinka. I zarebowo. Wow. I sędzin kolonia. Jezu, ile tych sędzinów jest wokół sędzina? 2. O, i koło dębów jest. Mhm. Yes. I Walentynowo, o, i Dąbrowia, o. Czekaj. O, dobre wieś. Dobre. I dobre kolonie. Jest dobre kolonia, dobre i dobre wieś. Ile kolonii? Można! Ale kurwa, śmieszny żart. Dobra, panie, to jest skło Torunia. Znaleźliśmy. Tyle ci dam. Znaleźliśmy moszne. Aha, to się pojawiłam to tak już typowo, tak? Tak. Mogę powiedzieć, że to jest na południe od Torunia. Mm-hmm. Jest dobre wieś. Dobre dęby, dobre dęby, kur. Jest Radziejów, Osięciny, Straszewo. Czego? Ja szukałem sędzina, tak? Sędzina. Ba, nie zaznaczyłem! Damn. Czekaj, moment, zamknę drzwi. Okay. Final round. Bo tu będą się cyrki działy. Tak. O Boże, cywilizacja, Jezus Maria. Już nie mów. Mam nawet tablicę. Ja tylko czekam na moment, kiedy to będzie jedna z miejscowości, którą znam. I będę miała takie what the fuck. Jest kurwa blur. No come on, gro! What the heck? To jest nie fair. Wtyłeś, ty kurwo jebana. Sierosławice, dobra, mam. Jak coś, Bajdo, jak coś, to nie googluj, staraj się szukać ze mną na mapie. Dobra. Sierosławice. Gdzie to kurwa jest? Wiem, że to jest ulica. Wygląda płasko, idę... Polna. Wygląda bardzo... Nie. Dim otworzy mapę fizyczną Polski. Czekaj, idę po jedną, bo chyba gdzieś mamy. O kurwa. Szukaj na płaskim. No, tam jest wszystko płaskie, to mi nie pomoże. Tu mamy. Tak.
Łe, czekaj, do Niemiec pojechałam, za daleko. O, co tam masz ciekawego jeszcze? Kuźwa, koparkę. Głopanie. Głopanie. Szukam, jadę. No jedź, jedź, jedź. Jadę, jadę na motorze, wiatr miło wiewa twarz. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma w tej wiosce. Sierosławice taka... wiem, że to są. O, jest jakiś ten drogowskaz. O, tablica. O. Kurwa, bedlno kazanów modli szewice. What the fuck, man? Prawie pacanów. Końskie. Końskie modliszewice kazanów bedlno. Taki trójkąt bermudzki musimy znaleźć, słuchaj. Czworoboczny. Czworoboczny. Bedlno kazanów modliszewice. To jest takie... Znaczy, no nie, no, te nazwy miejscowości kojarzą mi się wybitnie z niczym. To jest takie... między dwoma wielkimi... nie wiem, jakaś droga pomiędzy ekspresówkami, no. Bukowa to nie to. Żart... nie, czekaj, to... nie, to nie może być koło większych miast. No to jest... czekaj, bo jeszcze raz muszę... Bedlno Kazanów w Modliszewice. Bedlno... A Kozienice były? Nie. Kurwa. Te wszystkie Nice. Starachowice. Kurwa. Miasto o imieniu Uchnin. Skierniewice. Lejtne? Lejtnie? Izabelin? Mikołajki, Mrągowo. Ninów też jest. Kalin. Jest Mrągowo. Augustów, Bartoszyce, Dobre Miasto. Dobre Miasto. Działdowo, Lubawa, no, Iława, Wąbrzeźno, Żuromin, Mława, kurwa. Co to tam było? Za miasta jeszcze raz? Końskie Modliszewice i Kazanów. I... tak, Końskie Modliszewice, Kazanów i Bedlno. Okej. Okay. Naddatki. Nie. Boże, to są końce. Bagna, super. Chodzież. Lisy, okopy. Szachy. My naprawdę nie mamy lepszych nazw na miejscu. Muszę w coś strzelić, bo czas mi leci. Oj. Bejdy? Nie. Radomsko, Gidle, Pajęczyno, Kleszczów, Tomaszów, Spała, Opoczno, Drzewica, Przyd... Nie mam nic! Byłem ile? 280 kilometrów od. O Boże, to było... to było Opoczno Końskie Piotrków Trybunalski. Masakra. Nie, Sylwio, czekaj, gdzie to była ten Izabelin? Izabelin było... gdzieś zgubiłam już. Finish game. Gdzieś było. Brawo, Skidy, wuuu! Chłopco wygrał, let's go. Jezu, ja jestem debilem, ja jestem absolutnym kurwa idiotą. Co? Proszę, możesz sobie teraz patrzeć. Teraz może być Unia Europejska, Skidy. O, panie. Nie wiem, jakim cudem ja spodziewałem się, kurwa, czegokolwiek. Jak ten. Tylko na Unię Europejską to daj może więcej niż 5 minut, a mniej niż 10. Jeżeli się da 7,5. Zagramy sobie to jeszcze jedną partyjkę i może później jeszcze jakiś, nie wiem, rozchodniaczek w coś, bo do 10 pewnie będę chciał kończyć. Dobra, jest. My body is ready. Jak coś to można zaczynać. Community Europe. 8 minut. Dobra, git.
Teraz jak co nie będę widzieć streama w ogóle, ale... Dobra, ale widzisz... O, jesteśmy w Polsce? Znowu? O Jezu, znowu? No dobra, to... nie, trzeba coś znaleźć. Tak, tak, tak. Mamy 8 minut, więc spokojnie, zanim cokolwiek zaczniemy, wiesz, domniemywać. Ty, to jest Polska. A, maluchy. To jest... No to... Nie, no to by było za proste, gdyby to była Polska, Imo. Się... Zbyt chyba oczywiste. To jest... To pod... Ale wygląda za biednie, żeby to był zachód. Welde pro daja wodowo... Jesteśmy w Holandii? Niderlandach gdzieś? Czyli nie w Polsce. Czyli jednak nie, kurde. Pogłosuje kraje bez ruszania i... Okej. Jesteśmy w jakimś zadupiu. Zadupie górne. Ciekawe, że takie... No wpiszę, z ciekawości. Zadupie... Pa, samolot! Znalazł siedzibę firmy Zadupie. Gdzie to jest? W Kopydłów. Kopydłowie. Czekaj, tam jest... Chipsy! Jesteśmy w Polsce jednak! Nestle! Chipsy! Gdzie ja jestem? Moja mapa się nie rozciąga poza Polskę, to będzie ciężko. No. Prodaja guma, demontaża guma, montaża guma, obnowa. Jaki jest, zastanawiam się, sens zgadywania miejscowości, skoro wyblurowane są nazwy miejscowości? Obnowa. O, muszę zacząć obnowa. No, hej! Ale tu jest zablurowane. Tutaj mamy sklep. Maxi! Mamy w Polsce, mamy Maxi Zoo. To jest jakaś polska mini. O Boże, this! JD, JD! Dis. To tak oni... jak ten demon w SMT chyba był taki, nie? Dis. SMT. Dis, no, kurwa, uprzedził mnie, aż nie to mówiłem. Dis nuts. Był taki, to była panienka chyba, jeżeli dobrze pamiętam. A dis nuts? No, to była pani. Taki. No był. Panie, pan wie, gdzie pan jest? Tej pani zajebał kiedyś z bani. Czy pani przytomna jeszcze jest? Magnochrom? Magnochrom? Okej, to ja szukam. Ale gdzie? O, ty, nitry znalazłam! Trzeba kopać! Kryptonit. Dobra, to... Co ja miałam szukać? Machro coś tam. Szukam tej Holandii, może faktycznie. Gdzie jest Holandia? Tu jest Holandia. Machre coś tam. Halo? Sekunda. Żyje? Okej. Zapomniałam, jak się to nazywało. Zapomniałaś, jak się mówi. A to co innego. Stać, policja! Coś napisane? Policaj, czy coś takiego? O herb jakiś, co... Panowie, jak ten, skąd panowie są? Animacja, tak jest.
Ej, proszę. O, dywan. O. Radarska kontrola. To nie jest cholera. Krusiwacz Industruzona, Steel Impex, Kraliewo, kuźwa. O nie, co za... Jezu, gram w te gry i sobie zdaję sprawę, jak bardzo jestem geograficznie upośledzonym człowiekiem. Że to jest jedna z tych dziedzin nauk, która... O, Michałowce. Nie mogę przejechać przez wiadukt. Dobra, cofnę na chwilę. O Jezu, po co ja to zrobiłem? Nie! Dobra, jak się wrzuci... Wrzuci gdzieś środek Słowacji albo Słowenii, to powinno być blisko. Ja się szukam czegokolwiek tutaj. Zetką możesz cofać ruchy. Okej, będę pamiętał. Na przyszłość. Plantex. Dobra woda. Dobra woda. Haufland, Cenica. Okej. To mogła być Polska. Ale jednak nie. A może mają jakiś klub, nie wiem... sportowy, jacyś fani, nie wiem, kurwa... LKS-u Goczołkowice Zdrój, na przykład. A co jak to jest Białoruś, coś takiego? To Białoruś nie jest w Unii, chyba że po prostu to nie jest Unia Europejska, a Europa. Okej, okay, dobra, szukamy dalej. Chcę przybliżyć bliżej. Mołdawia. Barta. Bałkan, więc kurde, no brzmi jak... brzmi jak coś, co by było tam na dole. Ale w sumie Bałkany to też jest ten... Słowenia, na przykład. Słowenia, Chorwacja. Dobra, w cokolwiek, nie? Ja bym będzie w sumie uboczył, chociaż nie wiem. To jest jakiś Karlowac. Siusiak! Dek! Siusiak! God the cool. God the gmina cool, Borow... Gmina Borowini. Cool. Serbia. Close enough. God the cool, Siusiak. W sumie trzeba było się... No w sumie... Serbia jest biedna. O nie. Jesteśmy na wiadukcie, prawda? Jesteśmy na wczasach... na góralskich lasach. Idę szukać... Norwegia. To jest... Jesteśmy chyba w Skandynawii. No to... Co to za tam... Patrz, co to za znaki, co to za nazwy? Karlhovd Steins Bole. Okej. Okay. Bole po same kule. Keine Durchfahrt nach Ryukan. No Trauchroad to Ryukan. Jest ten Wróbli Ryokan. Z okami. Helteritet. Telemark. To może Dania to jest. Nie wiem. Austria, Alpy? To... Jest tak... Jezu. Co to jest? Czuję osaczony naturą. Czuję się osaczony. Karlhovd Steins Bole. Dania jakaś może? Nie. Tak? Nie. Gdzie patrz na jakąś Danię tutaj. No, ale to ci wygląda na Danię? Znaczy ja nie wiem, bo ja w sumie... Ja nigdy nie byłam. Jesteśmy beznadziejni w Europie. Tu są jakieś śmietniki, co jest na nich napisane? Kurwa, no nie podejrzę. Nie podejrzę śmietniku.
Damn it. Dobra, jedziemy dalej. Przynajmniej ta Polska jakoś poszła. No. Jakoś. Oze. O, no proszę. Co? Oze. Miejscowość Oze. 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 Ozek. Jak ten demon. Us. Bobol. Jak to? Jak to jak? Man. Man versus machine. Man of the throne. 539, ale se. Z gardów zrobiłem coś niedobrego. Dobra, Szwajcaria, idę. Arrivederci. Do widzenia. Zdążyłam zapomnieć tych nazw miejscowości, które... Marvik... Gjenvinigstadstasjon. O, panie. To ty nam... A to nie może być jakieś... Nie, to wydaje mi się, że to chyba Skandynawia. Oni mają te przekreślone O. Czy to może być ten... No, Dania też ma przekreślone O. Gdzieś w tych okolicach, powiedzmy. Benelux. Islandia? Nie za mało lodu, hehe, bo wiecie, Iceland. Jezu, jeszcze API Google'a pierdala jakoś kaszane, mnie morbuje. No. It's morbid time. Atra. Atra? Czek, co? Atra? Atra. Czy nie widziałam się Atry wcześniej? Ale to nie mnie pytać. Jezus. Ry. Jedutach neta bożyć szkodo sto na dworawu. Jozin zba, kurwa, pamiętacie Jozina z Bazin? Boże, ja pamiętam, że oglądałam jakieś tam, że ja tą piosenkę oglądałam, słuchałam poprzez oglądanie jakiegoś tam głupiego animacji z Simsów trójkę o Jozinie z Bazin. Piękne. Rejestracji też sobie nie podejrzymy, bo to jest ten chyba tajne confidential dane. RODO i tak dalej. No chyba pamiętam, że widziałam coś takiego jak Atria! Atra, okej. Okay. Joseph Joestar z Bagien. Moj! Jest miejscowość Moj. Moj Thai. Eja, okej. Okay. Łe, okej. Okay. Tak, Donald marzy. Żeby było miło. Donald ma... Czekaj, bo był jakiś taki duży znak. Żeby się spełnił... O Jezu, co jest? Made in heaven. Sandviken. No, Skandynawia jakaś. Ja szukam. Jest Atria, kuźwa. Atra. Tatra. Bo. Super. Bo. Wyjebało was do czwartej gęstości. Nie, może zaraz wyjebać do piątej, jak tak dalej pójdzie. O Jezu, szachy 5D, ale bym se pograł w szachy 5D. Mi się przypomniało teraz. 5D ja chess. Ja nie mogę nawet wygrać w szachach 2D, a co dopiero 5D. No, dobrze, za daleko, tu nie mam lodu. Oje! Oh yeah. Razem oje. Oh oje. Yeah. Oh yeah. Istad, okej, okay, super.
Ahus? Okej. Okay. Ahus? Ahus. Atus? Nie, obok jest Aspet. Gjowik. Są jakieś przekreślone O. Orsta. Molde. Oda. Christian Sand. Co teraz gra? Searching for Friends, oczywiście. Cover taki na Okarynie. Sus. No ta mapa jest kinda susi, honestly. Moja też. Morkow, okej. Swebole. Dobra, strzelam i pizdzie to mam. No! Niedaleko byłem! Jotunheim National Park, tu giganty są. Te, no. Ryukan tu jest, Ryukan tu był. Okej. Okay. Ała, ale mnie ramię napierdala. Jezus Maria. O Boże, co, czemu to jest takie zblurowane tam na przodzie? Co się stało? No dobra, to teraz zamierzam czekamy. Zamierzam cię ultra zabić, ty bezużyteczny ssaku. Cześć samuraju. Boże, czemu tam blur? Jesteśmy tam w Polsce! Co? Patrz. Polska? To jest... Stalewo Dzierzgoń. Idę. Szukam. Nie wiem, gdzie... Szukam. Tropy. Tropy szt. Tu coś. To jest... Jezu! Jezu! Agencja pocztowa. Nie, to nie miejscowość. Co ja czytam? Biblioteka publiczna, filia... Przedszkole w... Sztumskiej? Zginiesz w pierdlu w Sztumie, chuju? Po chuj te blue... I know, right? Nie wiem. Też się zastanawiam. Catering zawsze w okolicy Sztumu! Do chuju! Okej, okay, Sztubu. Zginiesz w piechdlu w Sztumie, chuju! Podpisano prokurator generalny, dziura w dupie! Białka. No proszę. Sztubu, tak? Szukamy Sztubu. Sztum. Sztum jest chyba gdzieś... Ja referensuję Testo. Testo Wiron. Prawdziwy Polak. Sztum nie jest gdzieś na północy? Czy mi się pierdoli tak doszczętnie? Sztumsk, Szreńsk. No mogę poszukać na północy. Sztum. Albo będę szukać na tym. Jezu, jacyś tacy bardziej polscy Polacy obeznani z mapą, zaraz taką muszą bekę mieć. Jesus. To? Diska mi wywaliło. Aha. My siedzimy na Discordzie, jest wszystko okej. Okay. Proszę pana. Tak? Mamy miejscowość w Polsce. No. Która zwie się Afryka. A! No kurwa, mamy dzielnicę Warszawy, która nazywa się Włochy. Mamy dwie Afryki w Polsce. Żuławka sztumska. Potrzebujemy znaleźć ten sztum. Bum, dobra. No to nie może być jakaś taka mała miejscowość. No gdzie jest pierdl w Sztumie? Op! Bum. Skiby są. Skidy? Suków, okej. Okay. Sztum. Idę szukać koło Poznania. Ta karczma Rzym się nazywa, tak, tak. Pan Twardowski. Kurwa, gdzie jest Sztum? Um.
Czemu ja nie umiem w mapę Polski? Ja też nie. Studencin. Kuźba, dwie osoby i nie możemy znaleźć jednej... Pizdowa jednego, I nie know, wierzę. Right? Może to nie jest na północy, może ja się myliłem. Pewnie się myliłem. Sztu, 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 sztu. Tak powtarzamy, żeby nie zapomniała, tak? Kurwa, to jest ten summoning jutsu. Idę się porozglądać za jakimiś znakami. Szukaj, ja będę tutaj... A nie, czekaj, bo tu już jest Polska, Deutschland, tutaj nie. Tum. Markusy. Nie, nie tego szukam. Stare pole stale... Ach, Jezu, ale pomocne! Stare pole stalewo, Jezus Maria. No ale sztum to powinna być taka kropeczka większa chyba, nie? No powinno! Takie ważne miasto! Stojanów? Sztum! Kętrzyn... Nie, płasko jest, nie szukaj tam! Te tablice z inwestycjami, ty! Kurwa! Faktycznie. To, czekaj, bo to jest jakieś logo. Logo jest krainy geograficznej chyba. Coś ci to przypomina? Nic, dobra, super. Fantastyczne. Na pewno nie Świdnica. Gdzie są jeszcze jakieś inwestycje? Ty Dzierzgoń, a Dzierzgoń masz gdzieś? Dzierzgoń. Dzierzgoń, Sztum pewnie blisko są. Dobra. Dzierzgoń. Bo tak to ja wiem plus minus gdzie jesteśmy, tylko musimy znaleźć ten pierdolony Sztum. Mama zobaczyła sernik z lukrem. O-o! Sylwia Dice. Miło było ci poznać, Sylwio. Co to było to drugie? Sztum i co? Dzierzgoń. Znowu Moszno, no kurwa, czemu mnie ciągnie w stronę tej Moszny? Ciekawe czemu. Dzierzgoń. Ja jeszcze raz nie znalazłam. Ja jeszcze nie znalazłam tej poszczy, no kurde, no. Charachow, to skocznia tam jest w Charachowie. Z Gorzelek! Dzierzgoń i co? I sztum. Sztum! Sztum! Nie no, minuta czasu, jesteśmy w pierdolonej Polsce i nie możemy znaleźć Sztumu. Sztum. Co za cringe. Wąchock nawet znalazłem, no. Nie, muszę coś zaznaczyć, no trudno. Come on, man, ale słabe to jest z naszej strony, Dim. Może beznadziejna jestem. Same. Babi Most, nie. Sztum, gdzie Sztum? Sztum! O, nie, Sulice! O, cześć. Sztum. No mówiłem, że jest na północy! No! Bo obok Malborka jest. Sztum! Okay. Kurwa no. Czyli dobre miałem przeczucie. Jezu. Została murzynka na pocieszenie. Okej, gdzie to jest? Nad morzem. Nad czymś. Nad wodą. O Jezu.
Oho. Jesteśmy w kraju cyrylicą pisanym. Które kraje piszą cyrylicą i... A nie, czekaj, bo w sumie nie musi być morze, to może być jezioro. Tak, to może być dowolny akwen wodny, zbiornik. Ale zobacz, kraje... polskie znaki, co jesteśmy w Polsce, jesteśmy w ten... W Lwowie jesteśmy. We Lwowie. To jest częścią Ukrainy. Lwów nie jest częścią Ukrainy, ja pierdol... Nie jest częścią Unii Europejskiej. Boże! Dobre, Dim, dobrze. Lwów który nie jest częścią... Pisze... Widać, kurna, kto ten... Kanada? Kanada. To co flagi? Ej, kurwa. No i flaga chyba... Mołdawia? Chyba rosyjska, nie? No Rosja też nie jest złe. No, ale chodzi o Europę, Dim. O Europę jako taką. A część Rosji niestety, czy chcemy, czy nie jest w Europie. To idę szukać w tym małym wypierdzielu. Tak, no to jest Rosja, bo są flagi rosyjskie. Dobra, to idziemy szukać w tym małym wypierdzielku. Dobra, to skoro to jest Rosja, to czekajcie szybko, muszę puścić obligatoryjnego pieszczocha. O! Piesek do mnie przyszedł. Dobra. To jest Kazachstan? Nie. To. Tylko jest taki problem, że no, tu jest wszystko pisane cyrylicą i ja... No dobrze, może uda nam się coś odnaleźć takiego, wiesz... Charakterystycznego, Duno. To jest charakterystyczna wiocha, na razie. Jeszcze sprawdzę, czy... Dobra, to apteka? Z tego, co tak patrzę, to... O. To może być albo ta Rosja, ten wypierdek, albo to może być Bułgaria, bo Bułgaria też ma bardzo cyryliczne pismo. Ale mieliśmy rosyjskie flagi dosłownie. A, faktycznie, dobra, to jednak nie. To jednak wracam do wypierdzielek. Dobra, ile tutaj mamy tych? Mamy... Tutaj mamy jakiś akwen wodny. Tu jest jakiś mały. Tu mamy jakieś. O, panie. Znalazłem jakieś oznaczenia? Znaczy się... Nie wiem, Szymon, czy to był Kazachstan koniecznie. Na pewno widziałem rosyjskie flagi. Pierdolcie się. No może wrócę tam i pokażę, ale na razie to... Jamaki Matrix! Nieźle, nieźle. Ale przydałby się jakiś punkt orientacyjny. No ja się znalazłem Matrixa. Tam to było... koło Malborka był sztum. Niedaleko Malborka. Chyba tu jest jakby coś większego. Szkoda tylko, że nic mi to nie mówi. Wiesz, co jest najgorsze? No. Nie wiem, które to jest nazwa jakiegoś tam ten, a które to jest nazwa miejscowości. Jezu, znikają mi budynki sprzed oczu. Matko Boska. Ajajajajaj, ale może coś dalej znajdziemy. Może gdzieś tutaj, bo tu jest jakaś cywilizacja znowu. Tak, wszystko wiem. Mhm. Yes. Łada. Render distance lepszy trzeba ustawić.
To jest Ru. No to ruskie musi być, no. No to ruskie. Tylko teraz no dobra. Gdzie? No właśnie. Tu nie będziemy rzeczy... mieli inwestycji unijnych. Gas station. Ty, coś jest napisane po gas station mobil. No i tu już, kurwa, jest zagadka kaligraficzna. Ja sobie muszę zrobić print screena, jak znajdziemy jakąś miejscowość, będę musiała... Muzeum szukać. Estate of Tchaikovsky. Po, albo jeszcze raz, jak? Museum Estate of Tchaikovsky znalazłem. Ty. KFC! Ja nie wiem. Ej, dobra, jak Tchaikovsky, to może być coś większego. To powinno być na mapie oznaczone. Piękne KFC. Ale blur. Tchaikovsky. No to jest jakieś takie duże miejsce, się wydaje. Tu jest Muzeum Tchaikovskiego, czy tam coś na wodzie. A, na wodzie? A popatrz na tą wodę. Ona jest duża woda, czy mała woda? Widzisz brzeg kolejny? Tak. Okej, czyli jezioro. Tylko najgorsze jest to, że tam jest jakieś niby większe miasto, tylko nie starczy mi już czasu, żeby tam dojechać. Zaznaczy sobie cokolwiek. Ja szukam przy akwenach wodnych po prostu. Muzeum Tchaikovskiego. Sklep spożywczy to nie to. Tchaikovsky, dosłownie jest taka miejscowość. O Boże. To było blisko tego. Jeszcze jedna rundka, dół. O nie. Już dobra. Się boję. Final round. Fight. Refuge. Rouet du Lac. Mm-hmm. Rouet to jest Francja? Jak jest Rouet? Rouet. Lerle merle Rouet. Refugé. 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 Znaczy, jesteśmy gdzieś we François. I właśnie wszedłem na tory. Ups. 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 Rue to ulica po... Frog language. Omelette de fromage. Ło, jaja! Nie jaja, tylko ser. A może oba? O, tak. Co ten... Wait, what? Co ten budynek traktora miał? W budynku był traktor? Gdzie? A nie, myślałam obok. Myślałam, że ten traktor jest dosłownie w budynku. Obok. Obok. Obaki. Sans! Trydytyt. Trydytyt. Rzeczka. Sanes. Sanes Undertale, jakaś nazwa miejscowości by się przydała teraz. Mhm. O, tablica. Tam coś jest. Menthue. No to jest camping Menthue. Że jeszcze obróć się trochę bardziej, bo tam była tablica. Przeciąłeś ją. O! Gdzie? Tu, tak? Aha. Lucens? Pajerne? Estavayer. Lucens. Hiszpania? Jaka Hiszpania, jak mamy Rue? Faktycznie. Dobra. Lucens. Łatwo do zapamiętania. Szukam. Ale to już tak skaduje.
Lutens Pierne. Pierne. Za mało wiem, no. Za często szukam, jak za mało wiem i to jest bezsensowne. No ty szukaj, ja będę tutaj szukać. Dobra. Na mapie. Dobrze. Kulsek. Helvetas? CH? To jest Szwajcaria. The Swiss. Szwajcaria. Dobra, zmieniam. Lucerna jest. Grindelwald? Wald? Nie ta postać z Harry'ego Pottera? Lucerne jest. Lucens! Znalazłam Lucens! Gdzie? Jakiś... To jest Szwajcaria, jak tam masz Lozana, takie miasto większe przy Lac Leman. Takie większe miasto w Szwajcarii, tak. Lausanne, to masz tam ekspresówkę numer 1 i nią idziesz do góry. 1 Bern. Przez Berną przejeżdżam, czy to aż za daleko? Czekaj. Gdzie ty jesteś? Tutaj, Lausanne. Lausanne, to jedziesz tą jedynką do góry. Do góry, no jadę. Nie w tą stronę. Ale to drugą jedynką. Tą jedynką, ty piątką jedziesz. Przecież to jest jedynka, tu! Niebieska jedynka! Już widzę. A, to gdzieś... Busi! Co, jedziemy do Busi? Do Busi. Dobra, to mamy Lucens. Co to było to drugie? Lucens i to drugie to było... O, już nie pamiętam. No, ale nie. To jest gdzieś w tej okolicy. Teraz tylko nazwa miejscowości, nie? I tyle. I jesteśmy ustawieni. No jakbym miała tą drugą, to bym może znalazła to gdzieś po drodze. La Corone. Szwajcaria, kuźwa, nie jest duża. Damy radę. Jubi. Cofam. Suba. O nie. Nie wiem, gdzie. Refuge. Nie, bo to mnie w las jakoś wywozi. Czy te miejscowości nie mają jakichś znaków, takich tablic z nazwą miejscowości, jak się do nich wjeżdża? Where am I? What am I? How am I? Czy nie jest gdzieś tu? Grandson? Nie, no było... blisko Lucensa, no. No. Czekaj, to drugie to było Esta coś tam. Esta Maniana. Esta... Bien. O, tu jest flaga Szwajcarii. Gdybyśmy tu wcześniej pojechali, to byśmy wcześniej wiedzieli, że to jest Szwajcaria. Super. Bo to nie jest Lucens, to jest jakaś miejscowość blisko. No właśnie, patrzę, rozglądam się dookoła. Ivonant? To jest Ivonant. Ty, może to tu? Może to tu? Tu jest camping jakiś. I my jesteśmy... Rue du Lac. I to jest gdzieś przy torach, nie? Rue de la Mandere. Oh my god. Camping Czekaj, VD8 camping. Gdzieś był jakiś camping VD... Tu jest droga do VD8! No! Camping! Shit. Czy to musi być gdzieś tu? Rue du... Rue Lancienstand! Ja szukam tego kamienia. Refuge tu jest! O! Jestem, czekaj.
RTD POMI. Gdzie jest Dulag? Refuge jest tutaj. Kuźwa. Gdzieś... Delius the Spins. Tu gdzieś pierdolne. De la Pleasure. De la Cua. Brawo, Sevik. Ale za co? Dulag! Dulag! Rua de Dulag! Dulag. Czekaj, bo tu jest coś. Cecha des PPP Heurs. Nie ma. Tak, ja tu jestem. Ja jestem chyba w tym miejscu. No, ja to znalazłam. A ja nie. Step. Jaki szukaj step. Jaki step? Od kampingu w prawo. I tam szukasz takiego pomnika. Jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej. O, step. A! Kurde. Aj. Ty! Gdzie? Tak! My jesteśmy blisko, z kiedy 96 tam? Metrów! No! Przecież ja jestem dosłownie. Brawo, co to? Wszystko! Dobra. Brawo, Dim. O. Wszystko ty. Nie no, i tak już byli blisko. Holy shit, ale... Wow. Ja tak starałam się blisko tego Lucensa dobra. Znaleźć, a zapomniałam, że Szwajcaria wcale nie jest wielka. Starczy dzisiaj tego Gwesra. No. I chyba starczy streama, już nie będę przeciągał na siłę. Było fajnie całkiem, zabawnie. No. No. I tyle, także ja robię tutaj outro. No i co, dzięki tak. Dzięki, że byliście. Fajnie było. Przed świętami, także wszystkiego wesołych jeszcze raz. No, wesołych jajek. Tak. Żeby były smaczne i kolorowe. Yes. I w zasadzie to było na tyle. Grali dla was wersji i... Dim! Na koniec. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Sure.